dokładnie 156 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, manifestem tymczasowego rządu narodowego rozpoczęło się powstanie styczniowe. Największy w XIX wieku polski zryw narodowy. Pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar. W ogromnym stopniu te tragiczne wydarzenia wpłynęły również na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Pamiętają o tym mieszkańcy Zawichostu, którzy w kolejną rocznicę wybuchu powstania spotykają się, aby upamiętnić i oddać hołd ofiarom. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Zawichoście. Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się pod pamiątkowymi tablicami, gdzie odbyła się dalsza część patriotycznych obchodów. Było również złożenie kwiatów na grobie braci Ludwika i Kazimierza Nurowskich, którzy mieli swój udział w tragicznych styczniowych wydarzeniach. W Mniskogminnym Ośrodku Kultury czekała druga część wtorkowych uroczystości. Rozpoczęła się wykładem historycznym posła na Sejm Marka Kwitka na temat powstania styczniowego. Wydarzenie artystycznie wzbogaciła inscenizacja taneczna pod tytułem Polska w wykonaniu tancerzy z formacji Jazz Dance i Love Dance, które działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. We wtorkowych uroczystościach oprócz mieszkańców Zawichostów wzięły udział również władze miasta, posłowie, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu oraz służb mundurowych. Uroczystości uświetniły również poczty sztandarowe. Tuż po mszy świętej za ojczyznę oraz poległych powstańców, którą poprowadził dla nas ksiądz proboszcz Piotr Szpyt, rozpoczynamy ceremonię złożenia kwiatów. Oddajmy hołd poległym za nasz kraj. Dziś obchodzimy 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wydarzenia, które miało nie tylko ogromne znaczenie w drodze Polski do odzyskania niepodległości, ale też szczególne znaczenie dla Zawichostu. Po 156 latach od wybuchu powstania styczniowego trzeba nam nie tylko zrozumieć, ale i docenić polską dumę. Dumę, która nakazała mieszkańcom naszego miasteczka powstać z kolan i podjąć kolejną próbę odzyskania niepodległości. Upamiętnijmy, proszę Państwa, wydarzenia 1863 roku, poległych bohaterów, ponieważ jest to historia Zawichostu, o której nie możemy zapomnieć. Na samym początku pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i radość, że możemy dzisiaj się spotkać, aby oddać hołd powstańcom styczniowym, mieszkańcom Zawichostu i wszystkim tym, którzy podjęli walkę na terenie województwa sandomierskiego. Szanowni Państwo, ja pragnę przeczytać list, który pani wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek skierowała na tą dzisiejszą uroczystość. List skierowany jest do pani Katarzyny Kądziołki, burmistrza miasta i gminy Zawichost. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości patriotyczne upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego. Proszę przyjąć słowa uznania dla tak ważnej inicjatywy. Obchodzimy rocznicę zrywu niepodległościowego, który stał się kolejnym świadectwem, że naród polski gotów jest za cenę największych poświęceń wywalczyć wolność. Łotry w kajdany skulimy dłonie, lecz wolnej duszy nie mogli skuć, śpiewano w powstańczej pieśni. Krwawo stłumiony czyn zbrojny okazał się wyjątkowy pod tym względem. Zakończył on okres XIX-wiecznych insurekcji dopiero po półwieczu. Głoszone przez powstańców idee przyjęli w duchowym spadku Józef Piłsudski i jego legioniści. Dziękuję Państwu za przygotowanie uroczystości upamiętniającej powstańczych bohaterów z Zawichostu. Musimy przekazywać wiedzę o tamtych wydarzeniach kolejnym pokoleniom. To nasz obowiązek względem tych, którzy bez wahania oddali życie za wolność tej ziemi. Złóżmy hołd wszystkim bohaterom nocy styczniowej. To oni uczą nas dojrzałości i miłości do Polski. To im zawdzięczamy chwile jak ta, kiedy z dumą i radością w sercach myślimy o naszej wspólnej historii. Niech echa powstańczej walki oraz jej bohaterowie pozostaną na zawsze w naszych sercach i pamięci. Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Jestem zaszczycony, że ten chłodny, wręcz mroźny styczniowy wieczór spędzam razem z Państwem, aby oddać hołd, który należny jest tym wszystkim, którzy odpowiedzieli wówczas na apel rządu narodowego i poszli
do boju, poszli do boju bez broni, jak mówią słowa powstańczej piosenki. Rzucili swoje życie na ten stos, tak jak wielu przed nimi, wielu po nich, aby Polska była wolna. Powstanie styczniowe w 1863 roku jako największy niepodległościowy zryw narodowy przeciwko zaborcy rosyjskiemu w XIX wieku zasługuje na najwyższe uznanie w historii narodu polskiego. Heroiczna walka 200 tysięcy powstańców, którzy ruszyli do walki o niepodległość ojczyzny z trzykrotnie silniejszą armią carską, dobrze przeszkoloną i doskonale uzbrojoną, nie przyniosła zwycięstwa, ale Polacy pokazali, że gotowi są do najwyższych poświęceń, aby Polska była Polską, a nie królestwem całkowicie podległym absolutnej władzy cara rosyjskiego. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu samorządu województwa świętokrzyskiego, pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, za tą organizację tego pięknego, ale jakże ważnego w pamięci i patriotyzmie święta, bo tak można powiedzieć. Dziękuję i gratuluję pani burmistrz, nowej pani burmistrz, że wskrzesiła tą pamięć i patriotyzm po wielu ostatnich latach. To ważne, abyśmy pamiętali o tych wydarzeniach, które dla naszej ukochanej ojczyzny były ważne. Thank you.